Jest niedziela. Minęła 20.00. Jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam Ciebie bardzo serdecznie w spiskowych teoriach. A jeżeli wyłączyłeś dla mnie bloka, żeby dać mi szansę zarobić sobie parę złotych na mojej pracy, to w pas Tobie się kłaniam i przypominam o zasadzie nie niedziela, zgodnie z którą, jeżeli do wtorku, do północy pod tym materiałem będzie 5000 tysięcy łapek w górę, to dostaniecie w nadchodzącym tygodniu dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Ale jeśli tych łapek w górę będzie nie 5, a 15 tysięcy złapę w górę, to dodatkowych materiałów będzie nie jeden, a dwa. Także w sumie razem z tym niedzielnym będzie 3, a gdyby liczyć jeszcze QA, to aż, drodzy Państwo, cztery! Także mam nadzieję, że łapek będzie bardzo dużo, podobnie jak komentarzy i udostępnień, oraz że będziecie oglądać ten materiał od początku do końca w playlistie, gdyż dzięki temu on się poniesie dalej, więcej ludzi go obejrzy, a wy będziecie się cieszyć dodatkowymi materiałami. Dziś wyjątkowo mroczny i mocny temat, w związku z tym bardzo wyraźnie podkreślę to, co jest zasadą tejże właśnie serii. Spiskowe teorie, jest to seria. Rozrywkowa. Bardzo wyraźnie, wizualnie. Oddzielona od pozostałych treści na kanale wideo wideoprezentacje. Podobnie zresztą to działa tak, jak na przykład na TVN- swego czasu był program Niedowiary, na Onecie macie y, serię strefa Tajemnic i wiele, wiele, wiele innych mediów głównego nurtu prowadzi swoje serie o spiskowych teoriach. Niektóre nie oddzielają ich i wrzucają do jednego garaż, tak zwane y, fakty stuprocentowe oraz Teorie. My, drodzy Państwo, zachowujemy się zgodnie ze starą szkołą i serię rozrywkową wizualnie oddzielamy od pozostałych. Ponieważ jest to seria rozrywkowa, omawiam tu przeróżne teorie, które aktualnie są popularne, na przykład w internecie. I to, że jakąś teorię omawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę, a jedynie co robię, to poddaję ją analizie logicznej, czasem syntezie, kojarzeniu pewnych faktów i innych tego typu rzeczy. W związku z tym bardzo wyraźnie podkreślę, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy od razu, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bezsensowne, to wcale nie znaczy, że nasi politycy, drodzy Państwo, tego nie zrobią. Dziś teoria, która krąży po internecie, tak już z półtora tygodnia, tak na, na poważnie, z bardzo dużym rozgłosem, dotyczy ona konferencji. Konferencji NTI, czyli Nuclear Treaty Initiative. Initiative, czyli Inicjatywy Zagrożenia Nuklearnego, która odbyła się w 2021 roku, i na której to konferencji trenowano, można by śmiało powiedzieć, epidemię, światową epidemię, czyli pandemię małpiej ospy. I to już samo w było, sobie, samo w sobie było dość dziwne, bo trenowanie pandemii. A w zasadzie nie tyle tren, trenowano pandemię, przepraszam, źle się wyraziłem, tren, y, trenowano radzenie sobie ze scenariuszem pandemii Małpiej Ospy. Czyli zaczyna się taka pandemia i oni tam ćwiczą, jak sobie radzić, żeby jak najbardziej zminimalizować szkody. No, oczywistym jest, że pandemie się zdarzają. W związku z tym no, trzeba się na nie. Przygotowywać, trzeba ćwiczyć, ale już jak tylko się to pojawiło, to ludzie zaczęli zwracać uwagę, że sama ta organizacja NTI jest taka, powiedziałbym, trochę dziwna, ponieważ jak wejdziemy na ich stronę, to czytamy, że zespół NTI zapewnia niezrównaną wizję i wiedzę w zakresie radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi. Zagrożeniami. Czyli, drodzy Państwo, mają też taką prekognicyjną zdolność przygotowywania się na przyszłe zagrożenia, co wbrew pozorom nie jest niczym złym, wręcz dobrem, ponieważ no, trzeba być, trzeba przewidywać przyszłe zagrożenia, żeby się na nie przygotowywać. Natomiast jak sobie spojrzymy na ludzi, którzy są w ramach tej organizacji, o to tam już się robi ciekawie. I jeszcze ciekawiej, robi się. Jak sobie uświadomimy, że małpia ospa w takim ujęciu powiedziałbym, klasycznym, według aktualnego konsensusu naukowego i medycznego nie za bardzo ma potencjał pandemiczny. O tym mówią aktualnie zarówno naukowcy, jak i lekarze, że ta choroba jest bardzo dobrze. Znana nauka. Ona istnieje, jest, jest groźna, jest fantastycznie przebadana, bo została odkryta już w roku 1958 i do tej pory no, nic takiego strasznego ta choroba nie wywołała. A nawet w Afryce, gdzie ona występuje endemicznie, no to co roku jest kilkadziesiąt, góra kilkaset zachorowań. Zdarzały się już przypadki przywleczenia tej choroby do krajów. Euro, do krajów świata zachodu, na przykład do Stanów Zjednoczonych, ale też to było kilka tysięcy przypadków. Tymczasem ten scenariusz zakładał, że do grudnia 2023 roku małpią ospą zarazi się około połowa światowej populacji, czyli ponad 3 miliardy ludzi, ponieważ to jest bardziej tak po amerykańskiemu, to tam mówią o bilionach, ale to są te amerykańskie biliony czy odpowiedniki naszych miliardów? No, połowa światowej populacji. Od cholery jeszcze Okropniej się robi, jak zdamy sobie sprawę, że tam około 8% tych, którzy się zarażą, czyli pon, około 300 milionów ludzi umrze. No to to już się robi no, bardzo nieciekawie. Wie, ale jeszcze, drodzy Państwo, ym, ludzie zaczęli zwracać uwagę, jak zobaczyli na daty. A mianowicie w dokumencie opublikowanym po tej konferencji pojawił, czytamy przede wszystkim, że cały ten atak tą małpią ospą miał się zacząć 15 maja 2022 roku. I tu niesamowity wręcz timing, ze względu na to, że komunikacja małpiej ospy. I pierwszych przypadków w świecie zachodu w 2022 roku, to było właśnie okolice 15 maja. Czyli mamy czysto hipotetyczny, czysto teoretyczny scenariusz, który ma zacząć się realizować 15 maja 2022 roku i dziwnym trafem idealnie trafiają ją, bo realny scenariusz z małpią ospą zaczyna się w okolicy 15 maja 2022 roku. Przypadek? Na pewno tak. No ale już wystarczyło, że ludzie zaczęli dokładnie oglądać ten dokument stałego tego ćwiczenia i tam pojawia się nazwa Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Bill Gates, no to, a zwłaszcza Fundacja Billa i Melindy Gatesów, no to już bardzo mocno kojarzy się ze starą zarazą prawda, Tą, która no, wydawało się, że już powoli odchodzi w niebyt. I drodzy Państwo, co się zaczyna robić ciekawe? A mianowicie to, że ludzie skojarzyli te NTI, Monachium Security Conference 2021, czyli ćwiczenia planowe dotyczące ograniczenia zagrożeń biologicznych o poważnych konsekwencjach z... Czymś, co odbyło się w, 2000, w 2019 roku, czyli z Event 201. O Event 201 mówiliśmy sobie w maju albo w czerwcu 2020 roku, też w ramach serii Spiskowe Teorie. Jeśli nie pamiętacie, to w pierwszej linii opisu macie link do tego vloga. Podkreślam, że to jest seria rozrywkowa. I tu zaczyna się robić już, dość, już ciekawiej, bo co najmniej, Nazwisko Bill Gatesa łączy tę NTI Monachium Security Conference 2021, która ma na razie niesamowity potencjał zupełnie przypadkowego trafienia w realny scenariusz idealnie, nawet co do daty, i łączy to z, z, z podobną inicjatywą, która nazywała się Event 201. Obejrzyjcie sobie ten materiał, on trwa około godziny i jest taki powiedziałbym bardzo, bardzo mięsisty. Powiem teraz tylko pokrótce. Pod koniec 2019 roku zebrała się grupa filantropów, fachowców i yy, yy, ludzi polityków, ludzi biznesu, bardzo dużych korporacji i przećwiczyli sobie czysto hipotetyczny scenariusz choroby. Bardzo czysto hipotetycznej i czysto fikcyjnej, która to choroba dziwnym trafem oczywiście ona się nie nazywała COVID, ale z opisu idealnie jak COVID. I ten, ten przebieg pandemii, zupełnie czystym przypadkiem, był dokładnie bardzo podobny do pandemii covid -a. I nawet to, jak ta zaraza będzie przebiegać no idealnie trafili łącznie z tym, że będą codzienne konferencje prasowe, na których to ministrowie zdrowia będą podawać dzienną liczbę nowych przypadków, zakażeń, hospitalizacji i śmierci. I dzisiaj już tego pewnie nie pamiętacie, ale trafili idealnie. Na samym początku, za to przecież codziennie była konferencja prasowa, gdzie minister zdrowia, ówczesny minister zdrowia pan Szumowski, mówił dokładnie te dane. Dzień w dzień, dzień w dzień. Początkowo to chyba nawet te dane podawano trzy razy dziennie. Potem zdecydowano się podawać dwa razy dziennie, potem raz dziennie. Potem zrezygnowano z konferencji i zaczęto pisać posty na Twitterze, ale to tylko dlatego, że już prawie nikogo te konferencje nie obchodziły. Natomiast codziennie byliśmy bombardowani ze wszystkich możliwych mediów. Dzisiaj tyle nowych przypadków, tyle ludzi w szpitalu, tyle zajętych respiratorów, tyle ludzi przegrało i tak dalej. To wszystko, drodzy Państwo, było w tym evencie 201 przewidziane. Dokładnie taki scenariusz oni ćwiczyli kilka miesięcy zanim się zrealizował. I przewidzieli wszystko, ten scenariusz pisał jakiś niesamowity wręcz wizjoner ponieważ no, tam zostało przewidziane wszystko, łącznie z porwaniem, z porwaniem łańcuchów dostaw łącznie z tym, że trzeba będzie wprowadzić lockdowny, łącznie z tym, że będzie zabraniane ludziom pracować, że będzie zabraniane firmom prowadzić biznesy, że będzie trzeba płacić ludziom za to, że nie będą pracować, firmom za to, że nie będą pracować, że spowoduje to inflację itd., dalej. Czyli mówiąc krótko, scenariusz czysto fikcyjny, który ćwiczyli wielcy tego świata na zaledwie kilka miesięcy, przed rozpoczęciem zarazy idealnie pasował do zarazy. Tylko zarazek nazywał się inaczej, a tak to pasowanie identyczne. Plan, znaczy yy, raczej, raczej scenariusz, jak sobie z tym radzić, idealnie pasował do tego, co potem widzieliśmy w rzeczywistości, łącznie z tymi konferencjami prasowymi, łącznie z lockdownami i tak dalej, które to no, wcześniej raczej nie były stosowane, więc trafili idealnie. No to, drodzy państwo, ludzie, jak skojarzyli, że na kilka miesięcy przed zarazą, bo przypominam, że zaraza to została zaanonsowana w Chinach jeszcze w grudniu 2019. Grudzień 2019 to były Chiny. Ona, także na kilka miesięcy przed, przed, przed zarazą była konferencja, konferencja powiązana z nazwiskiem Billa Gatesa, ich fundacją. Gdzie zupełnie przypadkiem ćwiczyli scenariusz, który potem zrealizował się w 90 paru procentach. i nagle mamy drugą konferencję, zupełnie inną, zupełnie innej, nie, innej organizacji, ale też pojawia się tam nazwisko Billa Gatesa poprzez Fundację Billa i Melindy Gatesów, na której znowu ćwiczony jest czysto hipotetyczny scenariusz, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością który to scenariusz zaczyna powoli pokrywać się z rzeczywistością, co do, co, do, co do nawet co do daty. I to nie tylko co do roku i miesiąca, A bo to tu jest, oni tam mówili o 15 maja 2022, Komunikacja zaczęła się też w okolicy 15 maja 2022, więc nie tylko, dat, nie tylko rok, miesiąc, ale nawet dzień w miarę trafili. I tutaj, nawet nazwa choroby, jest ta sama: małpia ospa. No to ludzie zaczęli, drodzy państwo, grzebać dalej. I co się okazuje? Okazuje się, że tu znowu niesamowity timing. Jeszcze w listopadzie. 2021 roku Bill Gates e, ostrzegał przed Ospą. Jak już świat zaczął e, dostawać takiej trochę powiedziałbym, um, uspokojenia, e, jeśli chodzi o zarazę, przynajmniej taką medialną. E, no. I w listopadzie to już bardzo mocno było takie stawiane pytanie, czy na Ukrainie będzie wojna. A wielcy tego świata już dostali informację od Stanów Zjednoczonych od wywiadu, że będzie. No to wtedy już Bill Gates mówił, że to nie, to nie jest oddzielna od ostatnia zaraza, że będą następne. I ostrzegał właśnie przed ospą. To był listopad 2021. Czyli baby już tak. Listopad 2021 Bill Gates ostrzega dziwnym trafem przed epidemią czy pandemią związaną z ospą. Listopad 2021. Bill Gates, jego nazwisko jest powiązane z wydarzeniem Event 201, na którym to idealnie przećwiczono zupełnie przypadkiem scenariusz zarazy, który zaczął się realizować kilka lat później, w 2009, kilka miesięcy później. Zaczęli to, zaczęli, przećwiczyli to w 2019, pod koniec 2019 Chiny, Marzec 2020 Polska. E, prawda? No i Zachód był mniej więcej wtedy co Polska. Teraz mamy nowy scenariusz, też związany z Ospą, Małpią Ospą, i znowu pojawia się nazwisko Billa Gatesa. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo ludzie jeszcze wygrzebali, że już wtedy, w listopadzie, e, pojawiły się ciekawe rzeczy związane z z ospą w życiu faktycznym, drodzy Państwo, w listopadzie 2021 Bill Gates ostrzegał, że będzie kolejna epidemia ospy, i 17 listopada, dosłownie kilka dni później, znaleziono fiolki w Stanach Zjednoczonych z ospą, albo inaczej, fiolki, które były podpisane jako ospa prawdziwa. Tak, ta ospa prawdziwa, która jest cholernie zaraźliwa, e, cholernie niebezpieczna, cholernie e, zaja, zjadliwa, która ma bardzo wysoką śmiertelność i która jeszcze niedawno no, po prostu dziesiątkowała e, ludzi, co najmniej w Europie. Ale nie tylko w Europie, na kontynencie amerykańskim, sądzę, że na innych też. Czyli. Listopad 2021. Bill Gates mówi, że to nie jest ostatnia epidemia, i że ostrzega, że następna będzie ospa. Kilka dni później znajdują fiolki podpisane jako ospa prawdziwa, ale nie ma się co przejmować. Potem, potem pojawia się scenariusz, nazwijmy to imprezy. Scenariusz taki, nie, hip, znaczy pojawia się impreza, na której ćwiczony jest hipotetyczny scenariusz związany z małpią, ospą. No a potem zaczyna, zaczyna się cyrk z małpią ospą, że się tak wyrażę. Sprawa robi się na tyle mocna i mroczna, że organizacja, czyli te NTI, wydaje specjalne oświadczenie. Wydali je 24 maja 2022 roku. Oświadczenie NTI i, i najczęściej zadawane pytanie dotyczące NTI Monachium Security Conference 2021, ćwiczenie Planowe dotyczące ograniczenia zagrożeń biologicznych o poważnych konsekwencjach. To świadczenie też sobie przeczytamy. Przeczytamy sobie dwa artykuły odnośnie tego, co robił Bill, Ge Bill Gates, jak on to ostrzegał wielki, wspaniały filantrop, ale zaczniemy, drodzy Państwo, od wprowadzenia. Prowadzenie jest takie, że po pierwsze, ja oczywiście nie zaprzeczam faktowi istnienia zarazy koronawirusa. Nie zaprzeczam. Nikogo nie zniechęcam do szczepienia, broń Boże, drodzy Państwo. Jakbyście zobaczyli moją książeczkę szczepień, to tam jest bardzo dużo różnych szczepień. Na przykład szczepiłem się na y, przeciwko żółtaczce w ogólniaku, a wtedy to trzeba było jeszcze za to zapłacić i w ogóle ja, drodzy Państwo... Nazwać mnie antyszczepionkowcem, to tak jakby mnie nazwać, nie wiem, antyciasteczkowcem. A chyba widać po mojej, po mojej facjacie, że ja lubię ciasteczka. No i niech was nie zmyli to, że ostatnio schudłem, nadal lubię ciasteczka. Bardzo lubię ciasteczka, i właśnie dlatego schudłem, żeby móc jeść więcej ciasteczek. I nie naprawdę mówię to be, be, bez sarkazmu, drodzy Państwo, ja na przykład jak wyjeżdżałem. Ona się pewnie antyszczepionkowcom naraża, ale na przykład jak sobie wyjeżdżałem swego czasu na zagraniczne wojaże, to sam szedłem do, sam szedłem do kolegi, który jest lekarzem, na zasadzie weź chłopie, przebadaj, bo ja się chcę szczepić. Przeciwko temu, 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 bo nie chcę przywlec z, z Afryki jakiegoś choróbska. No i przyznaję się bezbicie, powiedziałem do domu, do rodziny. Ale to oczywiście też chodziło, żeby nie przywlec do Europy, prawda? Także broń Boże, że... No i oczywiście też nie kwestionuje istnienia małpiej ospy. No, trzeba być kompletnym kretynem, żeby kwestionować istnienie małpiej ospy, gdy jest to choroba doskonale znana medycynie. Ona istnieje na 100%. Ją, drodzy państwo, wykryto już w roku 1958. Ona na 100% istnieje. Na 100% jest groźna. Pomijając fakt śmiertelności, od 1 do 10%, w zależności od wariantu, na szczęście ten wariant, który teraz się wykrywa tutaj w Europie, ma śmiertelność na poziomie 1%, czyli trzy razy mniej niż COVID. A to jest jedna rzecz. A druga rzecz, na szczęście, przynajmniej na razie, chyba nikt w świecie zachodu nie zmarł na maspopią ospę w 2022 roku. Oczywiście. I oby tak zostało. Niemniej jednak ta choroba jest groźna i przede wszystkim jest bardzo, powiedziałbym, nieprzyjemna, paskudna. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład kiedyś chorowałem na ospę wieczną, w ogólniaku, dawno temu. Ospa wieczna przy małpie i ospie to jest pikuś. Te bomble są dużo mniejsze, pojawiają się dużo krócej. Pozostałości po tych bomblach są du dużo krócej i są dużo mniejsze. A mimo wszystko ospa wieczna jest to choroba, która potrafi naprawdę człowieka bardzo mocno pozamiatać. Ja pamiętam, jak miałem ospę wieczną, no to po prostu złożyło mnie na kilka dni. W ogóle nie wiedziałem, gdzie tyła, gdzie przód. Strasznie to swędziało. Do tego stopnia, że sobie łapy musiałem wiązać, żeby w nocy sobie tego cholerstwa nie pozdrapywać i żeby nie zostały blizna. I tak trochę tutaj na nosie mam. Ale na szczęście jestem tak brzydki, że nikt nie zwraca uwagi na tą ospę. No, ale nie chciałem wyglądać jak, jak najsłynniejszy minister w Polsce, nie? I to naprawdę był koszmar. Więc, jak teraz sobie pomyślę, że ta ospa małpia to ma kilka razy większe te krosty, gdzie później blizny zostają bardzo długo, go ewentualnie, na pewno zostają okropne strupy, które utrzymują się całymi tygodniami i tak to samo przechorowanie tego jest koszmarem. I to jest fakt, drodzy Państwo, z faktami się nie dyskutuje, do tego jeszcze no, zdarzają się przypadki śmiertelne. Pewnie jak zwykle. Jak jesteś młody, młody, zdrowy, to mniejsze prawdopodobieństwo, że ci się zejdzie, a jak jesteś, tak jak ja, stary i schorowany, to większe prawdopodobieństwo, że ci się zejdzie. No tak, drodzy państwo, kurde, już jest. No, no tyle, tak? Ale tutaj, ale tutaj no nic, nic, nic z tym, że się tak wyrażę, nic z tym nie zrobimy. I, i to, to na pewno istnieje. Natomiast, drodzy Państwo, ja się słucham, także to na pewno, natomiast, natomiast kontekst jest też taki, że mamy strasznie mocną powtórkę z, z marca 2020, jeśli chodzi o rozbieżność. Jeśli chodzi o wiele rzeczy. Między innymi jeśli chodzi o rozbieżność konsensusu naukowego, konsensusu medycznego i polityku. Aktualnie konsensus medyczny, w chwili w której kręcę ten materiał, mam nadzieję, że on taki zostanie, aktualny konsensus medyczny na 28 maja 2022 roku jest taki, że zarówno naukowcy, jak i mm, lekarze uspokajają. Mówią mniej więcej to, co ja do tej pory, czyli że choroba oczywiście jest, oczywiście jest groźna, ale jest dość dobrze przebadana, znana, zarówno naukowcom. Jak i, um, jak i lekarzom, że jest na to lek, że są na to szczepionki. To też jest. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, nie? że choroba taka kompletnie mało, e, mało, mało do tej pory znana większość ludzi w ogóle o niej nie słyszało, no i, i ktoś opracował przeciwko niej szczepionkę, no ale że spoko, że, że te leki zwłaszcza, że są. No i przede wszystkim, że ona nie roznosi się mocno między ludźmi, że przez tyle lat ona jest znana i generalnie ludzie za zarażają się tym od zwierzątek i to w Afryce i to już wiele razy było przywleczone do Zachodu i było góra kilkadziesiąt przypadków na przykład w Stanach Zjednoczonych i się skończyło. Dlaczego? Bo ona jest dużo, dużo mniej zaraźliwa od covid i tak trochę puszczają oko, sugerując, że tym się głównie można zarazić przez stosunek seksualny i to jeszcze Wyjątkowo ryzykowne. Tam nawet gazeta wyborcza podała, że do tej pory głównie są zachorowania wśród panów, którzy powiedzmy, że niestandardowo lubią to robić. O, tak bym to powiedział, prawda? Tyle, także no, naukowcy i lekarze bardzo mocno ostrzegają bardzo mocno. Znaczy, nie ostrzegają tylko. Uspokajają, przepraszam, o, o, ostrzegają, oczywiście też ostrzegają, no bo przecież żadnego zagrożenia medycznego nie wolno lekceważyć, ale też uspokajają, że spokojnie. A z drugiej strony, mamy w mediach coraz większą panikę i mamy decyzje polityczne, które są nie przypią, ni wypią, tylko kalką tego, co robiono z COVID-em w marcu 2020. W piątek, pan Niedzielski. Wielki, wspaniały innowator w medycynie, według pewnego tygodnika, ogłosił decyzję w formie rozporządzenia, nie wolno z tym dyskutować, nie wolno pytać dlaczego, że za samo podejrzenie, podejrzenie zakażenia, nawet nie zachorowania, tylko zakażenia, zostajesz skierowany obowiązkowo do szpitala. Czyli de facto pozbawiony wolności. Na podstawie samego podejrzenia zakażenia. Wyobrażacie sobie, jakby ludzi kierować do więzienia na podstawie podejrzenia, że miał kontakt z przestępcą, nie że popełnił przestępstwo, tylko że miał kontakt z przestępcą. Na przykład, że stał koło niego na przystanku i nawet nie musi być to udowodnione. Tylko wystarczy samo podejrzenie i kierują cię do więzienia. No przecież to by było nie do pomyślenia. A drodzy Państwo, no przymusowe leczenie szpitalne. Nie Niejeden wolałby pójść do, do więzienia niż na przymusowe leczenie szpitalne. Zwłaszcza w kontekście kompletnej zapaści systemu opieki zdrowotnej. W dodatku, <coughs> jak się wsadzą do pierdla, to jest nad tym jakiś, yy, jak jakiś nadzór sądowny. Tak? Yy, no jest ca są całe procedury. Jak na przykład zdecydują o tymczasowym aresztowaniu, to potem jest sąd drugiej instancji, który o tym decyduje, czy tak, czy nie, kiedyś trzeba zwolnić. Są terminy, nie można tak bezterminowo. A przymusowe leczenie szpitalne jest bezterminowe. Czyli, yy, czyli na podstawie podejrzenia, od którego nie możesz się odwołać, nie ma nadzoru instancyjnego, można Cię uwięzić w szpitalu i tam, o ile stosunki SWADE będą do tego. Um, zasady spedz ustawy covid a, so, a wynika z doniesień medialnych, że będą, można Ci na przykład przymusowo leczyć, przymusowo podają Ci różne substancje. No to drodzy Państwo, to jest po prostu here we go again. Do tego jeszcze kwarantanna 21 dni. Yy, tak, także no, przypomnę, że na końcu na COVID mieliśmy bodajże 5. Także wraca, drodzy Państwo, wszystko, aby niesamowity taki rozjazd między aktualnym konsensusem naukowym i medycznym, który przypominam, mówię na dzień 28 maja 2022, on się może zmieniać, a zachowaniem polityków, które są na razie kompletnie niekompatybilne. I tutaj się znowu ludziom przypomina, że przecież w marcu 2020. Roku, czy jak się zaczynała zaraza, też mieliśmy daleko idący rozjazd między ówczesnym konsensusem naukowym i ówczesnymi działaniami polityków. W marcu 2020 eksperci też uspokajali. Pamiętam, drodzy Państwo, jak na przykład profesor Simon, tak, ten profesor Simon, ten znany z bardzo niegrzecznych potem wypowiedzi, no, bardzo mocno uspokajał. Wręcz twierdził, że to jest sianie paniki i wręcz obrażał ludzi, którzy mówili, że ta zaraza może być groźna i się bali. Ja tak to odbierałem. Pamiętam też wystąpienie u pani Drzyzgi w Skandalistach, gdzie, gdzie słynny później celebryta e, też się z tego wyśmiewał razem z Januszem Korwin-Mikke i panią Senyszyn z, z lewicy. Korwin no. chyba został jakby swoim ideałom do końca. Chociaż nie, nawet on potem, yy, zostawmy politykę. Wiadomo o co chodzi, tak? Taki niesamowity rozjazd. Więc ludzie mają, yy, ludzie mają takie poczucie cholernego déjà vu. Jest patogen, są, yy, który wydaje na razie. Który, yy, jest patogen, są naukowcy i lekarze, którzy uspokajają, są politycy, którzy zachowują się nieadekwatnie do konsensusu naukowego i medycznego. No, i jest konferencja, która dziwnym trafem trafiła, drodzy Państwo, znowu, tak jak, jak, jak wtedy w 2019, trafiła znowu idealnie z hipotetycznym i czysto fikcyjnym scenariuszem, no powiedziałbym, prawie że co do dnia, gdzie prawie mówię z oszczędności, z, z ostrożności, i tu i tu pojawia się pośrednio poprzez fundację nazwisko Billa Gatesa. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo jest to, powiedziałbym, mocne. No i co? No i może zacznijmy sobie czytać i komentować materiały źródłowe. E, może zacznijmy od, y, od y, może tak, na samym końcu, końcu, na samym końcu przeczytamy sobie um, przeczytamy sobie o um, przeczytamy sobie o tym. O tym o tym NTI, w tym, o to oświadczenie NTI, ale zacznijmy może od scenariusza. Od scenariusza, co przewiduje ten scenariusz, który, który tam testowano? Przewidywany tam jest scenariusz, w którym terroryści wykorzystują małpią OSP do wywołania sztucznego. Światowej pandemii. To jest hipotetyczny scenariusz. Ona musi być, rozumiem, zmodyfikowana genetycznie, ponieważ no, ta obecna no, nie ma takiego potencjału. I tutaj znowu ludzie zaczynają bardzo mocno się zastanawiać, że, kurde, faktycznie, a jak ta nasza też jest zmodyfikowana genetycznie, czy w jakiś sposób naturalny, czy, czy, czy sztuczny, czy może właśnie też jacyś terroryści coś zrobili. Ponieważ, ponieważ, um, e, ponieważ, co ja chcę powiedzieć, um, No po, po, ponieważ, no, strasznie dużo robi się tych przypadków. Tych przypadków jest nadal bardzo, bardzo mało, ale zdecydowanie no za dużo w stosunku do tego, co było wcześniej. I drodzy Państwo, scenariusz zaczyna się, że um, że um, że zaczyna się w maju 2021 roku, kiedy to małpia, małpia OSPA ma się rozpowszechnić w hipotetycznym, fikcyjnym państwie Brina i tam ma być wykrytych 1421 przypadków, i już od razu cztery śmierci. I tutaj, w tym momencie, jeszcze ma nie być jakichś większych międzynarodowych. Międzynarodowych ostrzeżeń, że tam tylko się pojawia jakiś taki system ostrzegawczy. Tego, te, tego typu rzeczy. Tak naprawdę, powiedziałbym bardzo, bardzo mocno lajtowo. Zaczyna się robić gorąco w styczniu 2023. Kiedy to już jest 83 kraje zainfekowane, 70 milionów przypadków, 1,3 miliona śmierci, okazuje się w tym momencie, że szczepionki, które wcześniej były, ale to jest, przypominam, że ja to czytam hipotetyczny scenariusz, zobaczymy, czy on się dalej tak zrobi. Próbowano zwalczyć. Przy według tego scenariusza pr pr proponowano zwalczyć małpią ospę przy pomocy szczepionek, które już wcześniej były, ale wtedy w styczniu 2023 okazuje się, że ta małpia ospa jest odporna, ma rezystancję, wykształca odporność na, na tą szczepionkę. Pojawiają się takie już pierwsze obostrzenia, inne tego typu rzeczy. W maju, 20, 10 maja 2023 mamy już 480 milionów przypadków, 270 milionów śmierci. a Natomiast 1 grudnia 2023 mamy już, mamy już 3,2 miliarda Amerykańskie biliony przypadków i 271 milionów śmierci. I tutaj wcale nie jest powiedziane, że to już się w tym momencie kończy. Także no, wyglądałoby na to, że to po prostu tak przeleci przez cały świat. No, bardzo, bardzo mroczne. Zanim sobie przeczytamy oświadczenie tego NTI, no, którzy trafili niesamowicie, no to przeczytajmy sobie dwa artykuły. One są z Gigwika. Czyli jak najbardziej medium głównego nurtu. Jak najbardziej medium głównego nurtu. Um, pierwszy może o. I tutaj będzie. Będzie. Y, 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 um, będzie. Pierwszy jest z działu Nauka z 17 listopada 2021 roku. fiorki z, y, z ospą prawdziwą znalezione w Stanach Zjednoczonych. Ech. Przypominam, że jeszcze trochę wcześniej Bill Gates ostrzegał, że będzie ta pandemia, ale to zaraz sobie to, o tym poczytamy. Zacznijmy od tego. Fiolki, fiolki podpisane jako ospa prawdziwa zostały znalezione w jednym z ośrodków badań nad szczepionkami w Pensylwanii. Amerykański CDC poinformowało, że nic nie wskazuje na to, że ktokolwiek był narażony na kontakt z wirusem. I tutaj już się, drodzy państwo, zaczyna no, włos na głowie jeżyć. Drodzy państwo, ospa prawdziwa jest to jedna z najbardziej groźnych chorób zakaźnych znanych ludzkości. Być może najbardziej groźna choroba zakaźna znana ludzkości. Już pomijam fakt, po cholerę trzymane są tego gofiolki go w ogóle, bo to ale bo pewnie jest jakieś uzasadnienie naukowe, chociażby po to, żeby tam nie wiem. Pewnie jest jakieś, ale wydaje się to dziwne. Ale no jak już to trzymamy, to powinno być to trzymane pod ogromnym nadzorem. Nie tak, że każdy może sobie wejść, wziąć i wynieść. No, wyobrażacie sobie sytuację, a tutaj, proszę bardzo, znaleziono fiolki z tym cholerstwem, i w zasadzie nikt nie robi rabanu, nikt nie robi jakiegoś śledztwa, kto to wyniósł. Dlaczego to wyniósł, dlaczego udało się to wynieść, nikt nie, nikt nie pyta, w jaki sposób uszczelnić odpor, obronę, obronę przeciwko wyniesieniu, oraz przede wszystkim, no to, to zdanie: nic nie wskazuje na to, że, że ktokolwiek został narażony na kontakt z wirusem. Ale kto to zabrał, po co to zabrał? Czy to byli terroryści? Po co oni to robią? Czy oni gdzieś to chcą rozpylić? Czy oni chcą to jakoś modyfikować? O co chodzi? Wiecie. Jakby, to jest przecież dużo gorsze, niż jakby nagle z jakiejś rosyjskiej bazy wojskowej ktoś podpierdzielił ileś tam głowic nuklearnych. I tam potem tam by, byłby tylko tytuł: No, głowice nuklearne znaleziono tu i tu. No to chyba trzeba by spytać, kto je ukradł, dlaczego je ukradł. Przede wszystkim, czy wszystkie te głowice znaleziono. Tak samo tutaj. Nikt nie zadaje pytań, czy wszystkie te fiolki znaleziono. Nic, zero, w ogóle nikogo to nie obchodzi. No i najgorsze jest to, że nikt nie zadaje pytań. Przypominam, nam chodzi o jeden z najgorszych patogenów znanych ludzkości? Zamrożone fiolki oznaczone etykietą smallpox, czyli wirusami ospy prawdziwej. Zostały przypadkowo odkryte przez pracowników laboratorium podczas prac porządkowych. Odpowiednie organy badają tę sprawę, a zawartość fiolek wydaje się być nienaruszona. Nawet nie powiedziano jakie organy, tylko takie typowe odpowiednie organy. Pracownik laboratorium, który odkrył fiolki, miał na sobie rękawiczki i maskę na twarzy. Podamy dalsze szczegóły, gdy tylko będą one dostępne, informuje. Ją przedstawiciele CDC. To jest listopad 2021 roku. Żadnego komunikatu do tej pory nie znalazłem. Ospa prawdziwa, znana także jako czarna ospa, to wirusowa choroba zakaźna o ostrym przebiegu. Okres inkubacji trwa średnio 13 dni, a chorobę cechuje śmiertelność u osób, u, u osób szczepionych około 3% a u osób nieszczepionych aż 30%. O cholera! Są postacie choroby, w których śmiertelność sięga nawet 95%. Ostatni znany przypadek ospy prawdziwej miał miejsce w roku 1978, a w 1980 WHO uznała chorobę za eradykowaną, całkowicie zwalczoną. Wcześniej wirus ten zaraził około 15 milionów Zarażał około 15 milionów ludzi rocznie. Ostatnia znana epidemia ospy prawdziwej miała miejsce w roku 1947. Należy zwrócić uwagę, że w latach 80. ludzie zdecydowanie mniej podróżowali, zdecydowanie było też mniej ludzi na świecie, przez co te patogeny zdecydowanie wolniej się przenosiły. No, i jak było mniej ludzi i mniejsze skupiska, no to w sposób oczywisty mniej ludzi umierało. W 2014 roku pracownicy National Institutes of Health w skrócie NIH znaleźli sześć fiolek z ospą prawdziwą w nieużywanym pomieszczeniu magazynowym, gdy pakowali wyposażenie laboratorium w kampusie w Bethesda w stanie Maryland. W dwóch fiolkach był aktywny wirus, nikt nie miał z nimi bezpośredniego kontaktu. Czyli zwróćcie drodzy Państwo uwagę, ta akcja z 2021 roku, z listopada, nie była pierwsza. Wcześniej ktoś znalazł wirusy w 2014 roku. Wyobrażacie sobie taka straszliwa choroba, i wygląda na to, że fiolki z tym się po prostu walają po mieście i nikt nie pyta skąd one się wzięły. I o ile tam to było tylko, że taka nazwa, i takie puszczanie oka, że a może to jednak nie to, to tutaj wiadomo na pewno, że to był i że to był wirus i to aktywny. Rządy debatowały, co zrobić z odnalezionymi próbkami, ale najprawdopodobniej nie zostały zniszczone. Nie wiadomo, jaki los czeka zamrożone fiolki, które zostały znalezione teraz w Pensylwanii. Większość rutynowych szczepień ochronnych zaprzestano w roku 1982. chociaż CDC zaleca, aby przyjmować dawki przypominające o ospie co 3-5 lat. To tak, a propos tego, że niektórzy mówią, że my mamy, nasze starsze pokolenie ma odporność. No jak nie, nie brali tych dawek przypominających i tak dalej, to według CDC mogą nie mieć, tak? no bo po coś te dawki przypominające są. Drodzy Państwo, no, kurde. <grywa> Równa masakra. Teraz dalej, czytamy sobie Bill Gates. Bill Gates w listopadzie ostrzegał przed ospą, a dziś mamy małpią ospę. Znowu Gigwig, czyli część interi, pan Filip Mielczarek. I to jest część medycyna. W listopadzie 2021 roku, Bill Gates ponownie ostrzegł świat. Tym razem przed bioterrorystami, którzy mogą wykorzystać ospę jako broń biologiczną. Czy miał na myśli coś, na myśli coraz szybciej rozprzestrzeniającą się małpią ospę? Bo ten artykuł to jest 23 maja. Maja, ale odnosi się do listopada 2021 roku. Pod koniec ubiegłego roku współzałożyciel Microsoftu i szef największej na świecie fundacji charytatywnej ostrzegł światowych przywódców przed możliwością użycia ospy jako broni biologicznej. Według niego miało, miałaby ona być y, rozprzestrzeniona przez lotniska i miliony podróżujących po całej planecie. No Drodzy Państwo, biorąc pod uwagę, że tą małpią ospę tak wykrywają nagle w tylu krajach w Europie i, i w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, no, to by sugerowało, że właśnie ten scenariusz z lotniskami się ziszcza. Mówisz, okej, okay. a co by było, gdyby bioterrorysta przyniósł o, o, ospę na 10 lotnisk? Wiesz, jak zareagowałby na to świat? Istnieją epidemie wywołane naturalnie i epidemie wywołane bioterroryzmem, które mogą być nawet znacznie gorsze niż to, czego doświadczamy dzisiaj. Mówił Gates w listopadzie 2021 podczas wywiadu z Jeremim Huntem: Bill Gates ostrzega przed epidemią OSPY. Co ciekawe, Gates wezwał wówczas do utworzenia grupy zadaniowej do spraw pandemii przy Światowej Organizacji Zdrowia. No, zaczyna powoli wiać takim jakby quasi rządem światowym. Przynajmniej na czas epidemii, a te ostatnio się dzieją po prostu jedna za drugą. Przy okazji zasugerował, że kraje takie jak Wielka Brytania muszą wydać e, dziesiątki miliardów na finansowanie badań, aby świat był przygotowany na następną pandemię. Czyli pojawiają się pieniądze. Pan Bill Gates jest oczywiście wielkim filantropem, ale trzeba pamiętać, że e, w ostatnim czasie no, bardzo mocno m, się wzbogacił. Wielu zarzuca Gatesowi, że wypowiada się na temat chorób. No, tutaj jest ten fragment, że on co prawda się nie zna, ale ma znajomych ludzi, którzy się znają i on pewnie powtarza tych, którzy, um, którzy się znają. I tyle. Dobra, drodzy Państwo, bo tu już się powoli robi dużo czasu, to przejdźmy sobie do, do oświadczenia tego NTI. Oświadczenie z 24 maja 2022 roku. Oświadczenie NTI i najczęściej zadawane pytania dotyczące NTI Monachium Security Conference 2021. Ćwiczenia planowe dotyczące ograniczania zagrożeń biologicznych o poważnych konsekwencjach. W marcu 2021 NTI nawiązała współpracę z monachijską. Konferencją Bezpieczeństwa, aby zorganizować ćwiczenia planowe dotyczące ograniczania zagrożeń biologicznych o poważnych konsekwencjach. W ćwiczeniu, yy, zwołanym wirtualnie, wzięło udział 19 starszych liderów i ekspertów z całej Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy. Z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zdrowia publicznego, przemysłu biotechnologicznego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Naszym celem przy projektowaniu ćwiczenia było zwrócenie uwagi wysoką rangą wysokich rangą. Tutaj czytam, to jest tłumacz przez auto-translator robiony, więc z góry przepraszam, jeśli są jakieś błędy, wysokich rangą światowych liderów na pilną potrzebę poprawy międzynarodowych zdolności do zapobiegania i reagowania na pandemię. Ćwiczenie zostało zaprojektowane wokół fikcyjnego scenariusza przedstawiającego globalną pandemię z udziałem niezwykłego szczepienia szczepu wirusa ospy małpiej, który po raz pierwszy pojawił się w fikcyjnym kraju Brina, a następnie rozpowszechnił się na cały świat. Po niedawnym wykryciu przypadków ospy małp w wielu krajach raport NTI na temat ćwiczeń pojawił się w wielu mediach społecznościowych, zauważając, że Powiązany fikcyjny scenariusz obejmował wybuch epidemii ospy małpiej, którego data rozpoczęcia z grubsza pokrywa się z obecną trwającą epidemią. Zobaczcie, oni już mówią o trwającej epidemii. Na razie mamy kilkadziesiąt przypadków, i oni już mówią o epidemii. Niektóre działania w mediach społecznościowych zawierały dezinformację na temat naszych ćwiczeń i chcielibyśmy wyjaśnić. No, słowo dezinformacja, która tu się pojawia, no to jest w ogóle mnie przeraża, bo to sugeruje, znaczy inaczej, dezinformacja jest to pojęcie z wywiadu, a w zasadzie z kontrwywiadu. To jest, to jest, to jest gra służb. Generalnie z dezinformacją mamy do czynienia, kiedy na przykład kontrwywiad dowie się, że ktoś jest obcym agentem, że jest szpiegiem i w związku z tym podrzuca mu się fałszywe informacje, żeby on je jako prawdziwe podał dalej. Przykładowo mamy na przykład w polskim ministerstwie zdrowia ruskiego agenta, który próbuje wykraść informacje dotyczące najnowszego leku, na przykład na raka, ale my jesteśmy wrogo nastawieni. I my nie chcemy, żeby on, czy znaczy, wrogo, no nie chcemy dać się okraść, oczywiste, tak? W związku z tym podrzucamy mu informację, że na przykład my będziemy leczyć raka czarną śrubką. I on, frajer, w to wierzy, idzie tam do Rosji, mówi Putinowi, słuchaj, Putin, będziesz żył, Polacy leczą raka czarną śrubką. Oczywiście śmieszkuje sobie, ale tak to działa, tak? Klasyczne to jest na przykład, nie wiem, dezinformacja, Powiedzmy, wojenna. Jest szpieg, który próbuje ukraść, na przykład, formułę na nowe paliwo, więc mu się podrzuca formułę na nowe paliwo, które ma pewne modyfikacje. I przez te mo modyfikacje, silniki będą wybuchały. Więc nie dość, że nie ukradną prawdziwego, dzięki tej dezinformacji, też sobie sami zaszkodzą. No A to, drodzy Państwo, jeśli no, tak, to znaczy dezinformacja. Czyli podrzucanie wrogiemu agentowi fałszywych informacji, żeby ten nie dalej rozpowszechnił. Jak to się ma do tej sytuacji? Nijak. Natomiast słowo dezinformacja zostało niesamowicie często używane w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie. I no nie robi się to fajnie, tak? Jeszcze potem sobie przeczytamy z money.pl, co tam Bill Gates mówił w lutym 2020. E, a propos kolejnego patogenu. Mm -hmm. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby przedstawić dodatkowe informacje na temat naszych ćwiczeń. Roz, rozwiać nie nieprzydatne plotki, pytanie komu są nieprzydatne, i dezinformacje oraz opisać naszą pracę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa biologicznego i gotowości na wypadek pandemii w krajach na całym świecie. Co to jest ćwiczenie na stole? Ćwiczenia planszowe to oparta na scenariuszu ułatwiona dyskusja, która wykorzystuje fikcyjną historię do stymulowania dialogu między praktykami i ekspertami oraz do podkreślenia kluczowych kwestii, które należy rozwiązać w celu uzyskania cennych informacji na temat skutecznych metod rozwiązywania trudnych problemów. Są często używane przez różne zawody, aby przygotować się na najgorsze scenariusze. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe, fikcyjna historia. I tutaj mamy niesamowity przypadek, jak ta fikcyjna historia zaczyna się realizować. Jest to już drugi taki przypadek, gdzie fikcyjna historia zaczyna się realizować i, powioz, i pojawia się tam nazwisko Billa Gatesa. Dlaczego NTI i Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium zorganizowały ćwiczenia planszowe w 2021 roku? Ćwiczenia planszowe NTI MSC 2021. Zostało specjalnie zaprojektowane, aby podnieść świadomość ekspertów i liderów, natomiast zagrożeń biologicznych o poważnych skutkach, podkreślić luki w globalnych zdolnościach bezpieczeństwa biologicznego i gotowości na wypadek pandemii, oraz pomóc w identyfikacji rozwiązań i konkretnych działań, które liderzy mogą podjąć w celu rozwiązania tych problemów luki w bezpieczeństwach. Ćwiczenie planowe NTI MSC 2021 było trzecim z serii corocznych wspólnych ćwiczeń, mających na celu zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności wysokiego szczebla na pilną potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa biologicznego i gotowości na wypadek pandemii w krajach na całym świecie. NTI i MSC nadal współpracują przy zwołaniu tych ćwiczeń, ponieważ uznaliśmy je za skuteczne narzędzie do podnoszenia świadomości wśród starszych liderów na temat szerokiego zakresu zagrożeń biologicznych, z jakimi boryka się społeczność międzynarodowa oraz zachęcania do nieszablonowego myślenia o, myślenia o skuteczne sposoby budowania nowych systemów, które mogą skuteczniej zapobiegać potencjalnym, katastrofalnym zdarzeniom biologicznym i Reagować na nie. Ćwiczenie NTI MST 2021 opierało się na poprzednich ćwiczeniach zwołanych w roku 2019 i 2020 w celu zbadania luk w krajowym i międzynarodowym bezpieczeństwie biologicznym i gotowości na wypadek pandemii oraz zidentyfikowania konkretnych działań, które przywódcy mogą podjąć w celu Poprawy zdolności zapobiegania przyszłym zdarzeniom biologicznym o poważnych skutkach i reagowania na nie. W szczególności ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby dać uczestnikom możliwość omówienia, omów wymagania dotyczące bardziej solidnych, międzynarodowych zdolności do angażowania się w, opart w opartą na nauce, wczesną ocenę pojawiających się zagrożeń pandemicznych i dostarczania na czas ostrzegania o potencjalnych pandemiach. Zbadaj warunki, które powinny wywo wy wywołać krajowe działania w zakresie reagowania na pandemię i omów st strategie i wyzwania dotyczące skalowania interwencji w zakresie Zdrowia publicznego. Rozważ możliwości zmniejszenia zagrożeń biotechnologicznych i wzmocnienia nadzoru nad badaniami biologicznymi i podwójnego zastosowania. Zbadaj możliwości wzmocnienia międzynarodowych mechanizmów finansowania w celu zwiększenia gotowości w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Jak bardzo powinniśmy się martwić obecną pandemią małpiej OSPY. Jak podobna jest obecna epidemia do fikcyjnego scenariusza w naszym ćwiczeniu. Fikcyjny scenariusz w naszych ćwiczeniach dotyczył hipotetycznie zmodyfikowanego szczepu wirusa OSPY-Małpiej, który był bardziej zakaźny i bardziej niebezpieczny niż naturalne szczepy wirusa. I który rozprzestrzeniał się na całym świecie, w końcu spowodował ponad 3 miliardy przypadków i 270 milionów zgonów w okresie. I tutaj jest 18 lat miesięcy chyba 18 miesięcy jednak. Drodzy Państwo, i tutaj się zaczyna robić jeszcze bardziej nieciekawie, ponieważ, jakby to powiedzieć, no, wydaje się na podstawie tego, tego, jak się zachowuje ten obecny wirus OSPY, no, że on, nazwijmy to, też uległ mutacji tej małpiej. Mhm. Nie mamy powodu sądzić, że obecna epidemia dotyczy zmodyfikowanego patogenu. No, poza tym, że się rozpowszechnia dużo bardziej niż wcześniej, nie? I nikt nie zadaje pytanie dlaczego. No, to jest jednak może powód, żeby sądzić. Tak mi się wydaje. No, jeśli, kurde, nie wiem, miałeś samochód, który wyciągał maksymalnie 120 km na godzinę, a teraz ci jedzie 180 km na godzinę maksymalnie, za to pali jak smog, to masz powody, żeby przypuszczać, że został zmodyfikowany, zapewne wstawiono mu inny silnik. No. Nie wierzymy również, że obecna epidemia może rozprzestrzeniać się tak szybko, jak fikcyjny zmodyfikowany patogen w naszym scenariuszu lub spowodować tak wysoki wskaźnik śmiertelności zachorowań. Według ekspertów do spraw zdrowia publicznego obecna epidemia dotyczy zachodnioafrykańskiego szczepa wirusa ospy małpiej, który w przeszłości miał śmiertelność do 1% i znacznie niższy w krajach o solidnych systemach opieki zdrowotnej. Czyli ja rozumiem znacznie niż. I to jest, zobaczcie, to jest to, co ja też mówiłem. Że drodzy Państwo, jeśli to wszystko jest prawdą, a ja, załóżmy, ja twierdzę, że to wszystko jest prawdą, to skąd drodzy Państwo takie skrajne działania polityczne? 1% śmiertelności, choroby, która dość ciężko przenosi się z człowieka na człowieka w krajach o dobrych systemach opieki zdrowotnej wielokrotnie mniej. Czy nie wiem, jeden promil. Jeden na tysiąc ludzi, no w Polsce może kilku na tysiąc, bo jednak nasz system opieki zdrowotnej jest znacznie gorszy niż typowy europejski, nie? No ale mimo wszystko, jeśli się zarazi tym powiedzmy nawet kilkanaście tysięcy ludzi, umrze powiedzmy kilkadziesiąt osób, to nadal w wyniku tego, tych politycznych decyzji, które się mogą przełożyć na taki sam koszmar jak z COVID-em, Czyli na przykład pozbawienie ludzi normalnego dostępu do lekarza umrze zdecydowanie więcej. Więc po co ci politycy to robią? Dlaczego NTI wybrało OSPę Małp jako patogen w fikcyjnym ćwiczeniu? NTI opracowało fikcyjny scenariusz naszego ćwiczenia, aby stworzyć uczestnikom okazję. A poczekajcie, jeszcze, jeszcze. Obecny wirus małpiej i rozprzestrzenia się w krajach, w których zwykle nie był znajdowany w przeszłości, a eksperci do spraw zdrowia publicznego obecnie badają wirusa, aby lepiej zrozumieć, co powoduje jego rozprzestrzenianie się. Dlaczego NTI wybrało ospę małp jako patogen w fikcyjnym ćwiczeniu? NTI opracowało fikcyjny scenariusz naszego ćwiczenia, aby stworzyć uczestnikom okazję do omówienia pilnie potrzebnych ulepszeń w globalnych zdolnościach zapobiegania i reagowania na pandemię. W projekcie ćwiczeń chcieliśmy wybrać patogen, który byłby odpowiedni dla naszego scenariusza, i wybraliśmy my, e, małpią OSPE z szeregu opcji oferowanych przez naszych doradców i ekspertów. Jednym z czynników wyboru małpiej OSPE była wartość wyboru patogenu o innych cechach niż wirus SARS-CoV-2, co e, zachęciło uczestników ćwiczenia do rozważenia kwestii wykrywania poza te, które zostały już podkreślone przez obecną pandemię. No właśnie, a propos wykrywania, przy... kiedy można uznać według ministra Niedzielskiego, że ktoś jest podejrzany o zakażenie ospą małpą? Ja cały czas chciałbym wiedzieć, bo przez to mogą nam wolność odebrać. Fakt, że w kilku krajach wybuchła obecnie epidemia małpiej ospy jest czystym zbiegiem okoliczności. Kluczowym wnioskiem z naszego ćwiczenia nie jest konkretny patogen. W naszym fikcyjnym scenariuszu to fakt, że świat jest y, żałośnie nieprzygotowany do wybuchu przed przyszłymi pandemiami i że musimy podjąć pilne działania, aby zaradzić tej, y, tej słabości. Czy to nie dziwny zbieg okoliczności, że Twoje ćwiczenia y, symulowały wybuch epidemii małpiej ospa? Świat teraz tego doświadcza. Ryzyko. Y, stwarzane przez małpią ospę zostało dobrze udokumentowane przez wiele lat, przez wiele ośrodków do spraw zdrowia publicznego. Informacje zawarte w naszym fikcyjnym scenariuszu nie są nowe. Na przykład według Światowej Organizacji Zdrowia, Nigeria doświadcza epidemii małpiej ospy od 2017 roku z 218 przypadkami. Czajcie? 218 przypadków od 2017 roku. W 2021 roku przypadki małpie i ospy wykryto również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ospa małp jest również wymieniona na amerykańskiej liście wybranych antygenów i toksyn, ponieważ może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Według amerykańskich ośrodków kontroli i prewencji chorób, wirus został odkryty w roku 1958. To, co mówiłem, podczas dwóch epidemii w koloniach małp, które były utrzymywane w celach badawczych. Jakie były kluczowe wnioski ćwiczenia? Dyskusja wśród uczestników ćwiczeń stołowych doprowadziła do następujących kluczowych wniosków. Słabe globalne wykrywanie, ocena i ostrzeganie przed ryzykiem pandemii. Społeczność międzynarodowa potrzebuje solidniejszego, bardziej przejrzystego systemu wykrywania, oceny i wczesnego ostrzegania, który można szybko przekazywać przydatne informacje o zagrożeniach pandemicznych, luki w przygotowaniu na szczeblu krajowym. Rządy krajowe powinny poprawić gotowość poprzez opracowanie krajowych planów reagowania na pandemię, zbudowanych na spójnym systemie wyzwalaczy, które pobudzą działania wyprzedzające mimo niepewności i krótkoterminowych kosztów, innymi słowy, na zasadzie bez żalu, czyli generalnie jak rozumiem, obostrzenia i inne tego typu rzeczy. Jeszcze więcej. Luki w zarządzaniu badaniami biologicznymi. Międzynarodowy system zarządzania badaniami biologicznymi podwójnego zastosowania nie jest przygotowany na spełnienie dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa ani na znaczne rozszerzenie wyzwania w przyszłości. W ciągu cyklu badań i rozwoju, gdzie w dziedzinie luk biologicznych istnieje potrzeba. Ograniczenia ryzyka. Tu się w 100% zgadzam. To, że też ta OSPA wyciekła i że wycieka z tych laboratoriów różne rzeczy, to jest drodzy Państwo skandal. Eee, niewystarczające finansowanie międzynarodowej gotowości na pandemię, czyli dajcie kasiorkę. W wielu krajach na całym świecie brakuje środków finansowych na dokonywanie niezbędnych krajowych inwestycji, przygotowywanie na wypadek pandemii. Czym jest Instytucja Zagrożenia Nuklearnego, Inicjatywa Zagrożenia Nuklearnego? Nuklear Threat Initiative to organizacja non-profit, bezpartyjna, globalna organizacja bezpieczeństwa skoncentrowana na ograniczeniu zagrożeń nuklearnych i biologicznych zagrożających ludzkości. Lecz o Nuklear Threat Initiative jest zespół bio, NTI zdaje sobie sprawę, że. Zapobieganie i łagodzenie zagrożeń biologicznych jest kluczową częścią naszej pracy na rzecz budowania świata bezpieczniejszego przed globalną katastrofą, której można zapobiec. Nasze NTI biopraca, w tym nasze coroczne ćwiczenia planszowe we współpracy z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa koncentruje się na zmniejszeniu zagrożeń biologicznych na całym świecie poprzez wspieranie nowego myślenia, testowanie rozwiązań i Propagowanie zmian systemowych. NTI, zespół bio, prowadzi szereg bieżących projektów skoncentrowanych na ograniczaniu katastrofalnych zagrożeń biologicznych, wzmacnianiu bezpieczeństwa biologicznego i gotowości na wypadek pandemii oraz stymulowaniu potrzeb w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Czy mówiąc krótko, jeśli dobrze zrozumiałem to, co oni twierdzą, to twierdzą, że to jest całkowity przypadek, co do którego w żaden sposób nie powinniśmy się w ogóle nic martwić. I tyle. W ogóle nie odnieśli się do kwestii związanych z Billem Gatesem i, i kilkoma innymi. Ja osobiście czuję się taki, powiedziałbym, mało usatysfakcjonowany. Natomiast to, co w tym wszystkim bardzo mocno zwraca moją uwagę, i nie ukrywam, że mnie to bardzo mocno niepokoi, to to, że mamy tą rozbieżność, straszne rozjechanie. Tego, co nawet co oni tutaj mówią, bo zobaczysz, że oni też uspokajają, prawda? Oni też wskazują na ten konsensus naukowy i konsensus medyczny, który jest uspokajający. E, uspokajający. E, i, i, I to jest niesamowicie rozjechane z reakcją polityczną. Nie mówiąc już o, o reakcji medialnej, prawda? Um, um, no, wygląda to, wygląda to nieciekawie. Bardzo mocno nieciekawie, ale nie od tej strony, tej konferencji, tylko właśnie od strony tego strasznego rozjazdu. Pozdrawiam, drodzy państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Co wy na ten temat myślicie? Piszcie w komentarzach, że przypomnę, że to były spiskowe teorie, które są serią rozrywkową. Hej!